Dzień dobry, Anna Kluwak. Zapraszam na kolejny odcinek programu Recepta na zdrowie. Od 16 kwietnia każdy z nas ma obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, chusty czy też szalika. Dlatego też Katarzyna Ostaszewska, ratownik medyczny, tłumaczy, jak prawidłowo właśnie zakładać maseczkę ochronną oraz jak prawidłowo ją ściągnąć. Musimy pamiętać o tym, aby maseczki prawidłowo założone zasłaniały nasz nos i nasze usta. Wtedy jesteśmy prawidłowo zabezpieczeni. Dodatkowo zabezpieczamy nasze ręce, czyli zakładamy rękawiczki. W sposób zabezpieczeni możemy spokojnie wyjść chociażby na zakupy. Po powrocie do domu należy środki ochrony osobistej z siebie ściągnąć i żeby to zrobić bezpiecznie i zrobić sobie krzywdy, zacznijmy od rękawiczek. Wewnętrzną stroną rękawiczki chwytamy, ściągamy wywijając rękawiczkę na zewnątrz. Trzymamy pierwszą rękawiczkę w drugiej dłoni i kolejną również wywijając na zewnątrz ściągamy, wyrzucamy do śmietnika, dezynfekujemy lub myjemy ręce. Przytrzymujemy przód maseczki, ściągamy jedną gumeczkę z ucha, drugą, wyrzucamy do śmietnika i ponownie dezynfekujemy ręce. Każda osoba, która wchodzi do szpitala przy ulicy Dekerta, musi mieć zmierzoną temperaturę. Do tej pory było to robione za pomocą bezdotykowego termometru, jednak od połowy kwietnia odbywa się to za pomocą specjalnej bramki. Bramka detekcyjna zastąpiła stosowane do tej pory termometry medyczne, które były mało precyzyjne, często wadliwe. Od wczoraj ten pomiar temperatury dokonywany jest dzięki zainstalowanej bramce detekcyjnej. Bramka jest ustawiona na temperaturę 37,3. Każda osoba, która ma wyżej niż to wskazanie, jest niewpuszczana na teren szpitala. Wszyscy inni przechodzą. To jest bramka detekcyjna, która nie wymaga dotknięcia, więc żeby przez nią przejść, wystarczy przyłożyć w pewnej odległości czoło lub nadgarstek i w taki właśnie sposób można do szpitala teraz wejść. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby na teren szpitala wchodziły tylko osoby zdrowe, dlatego że dajemy możliwość naszym pacjentom dostania od rodzin jakichś paczek, więc też nie chcemy, żeby te potencjalne zakażenia z ulicy mogły się przenieść na teren szpitala, a poza tym w pewnym ograniczonym bardzo zakresie, ale jednak działają też poradnie specjalistyczne i tutaj też nam zależy na tym, żeby przychodzili pacjenci zdrowi, w sensie niezakażeni, żeby to nie byli pacjenci, którzy mają jakiekolwiek infekcje, a szczególnie, żeby to nie była podwyższona temperatura, więc ta bramka nam bardzo ułatwia, ona jest w stanie bardzo szybko i bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie zmierzyć temperaturę danej osoby. Dość powiedzieć, że od wczoraj przez tą bramkę przeszło prawie 3000 osób. Porada z lekarzem już nie tylko przez telefon. Od 1 kwietnia wszyscy pacjenci chcący skorzystać z punktu nocnej świątecznej opieki medycznej w Gorzowskim Szpitalu mogą to zrobić za pomocą wideoporady. Lekarze podkreślają, że widząc pacjenta łatwiej jest ich zdiagnozować. Aby skorzystać z nowej usługi, wystarczy na stronie szpitala znaleźć okienko z napisem wideogabinet. To jest taka usługa, która jest dedykowana pacjentom, którzy nie mogą z różnych przyczyn dostać się do swojego lekarza rodzinnego i korzystają z punktu nocnej świątecznej opieki medycznej zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale ratunkowym w naszym szpitalu. Przed erą koronawirusa, że tak powiem, ten punkt działał standardowo, czyli pacjent przychodził, zgłaszał się do tego punktu, pobierał numerek, był przyjmowany przez lekarza. Potem jak wystąpiło w Polsce zagrożenie epidemiologiczne i
ogłoszona została pandemia, zmieniliśmy tryb przyjmowania pacjentów z takiego zwykłego kontaktu lekarz-pacjent na kontakt telefoniczny po to, żeby i pacjentów, i nasz personel chronić przed ewentualnym zakażeniem. Do tej pory udzielaliśmy porad przez telefon i ludzie potrafili sobie z tym poradzić, mówili o swoich dolegliwościach, więc myślę, że tutaj technika mówienia się nie zmieniła. Dołożyliśmy kontakt wzrokowy, powiedzmy, przez kamery komputerów, o ile pacjent ma taką możliwość, o ile ma takie pragnienie, to może być widoczny dla lekarza. To byłoby wskazane, bo to głównie chodzi jednak o to, żeby lekarz mógł widzieć pacjenta i ocenić wzrokowo jego stan, nie tylko usłyszeć o jego dolegliwościach. Każdy pacjent, który wejdzie na stronę szpitala i odnajdzie kafelek, odnośnik, wideoporada dla dorosłych i wideoporada dla dzieci, będzie mógł nawiązać połączenie z lekarzem dyżurującym tutaj właśnie w POZ-cie. Wystarczy do tego połączenia mieć urządzenie, które jest wyposażone w kamerę i mikrofon, i to może być telefon, i to może być komputer stacjonarny, może to być telefon, może to być laptop, tablet. Każde mobilne urządzenie, które jest wyposażone w tego typu sprzęty, może być do tego celu wykorzystywane. Już pierwszej doby, właściwie w ciągu pierwszej nocy funkcjonowania tego systemu z naszych porad POZ-owych skorzystało 17 osób. Większość tych porad była realizowana właśnie na podstawie wideoporady. Pomoc dla szpitala płynie z każdej strony. W akcję drukowania przyłbic włączył się również 10-letni Grześ z Gorzowa, przez co stał się najmłodszym drukarzem w całej Polsce. Chłopiec przy pomocy swoich oczywiście rodziców drukuje przyłbice za pomocą drukarki 3D w swoim domu. Było widać od pierwszego momentu, kiedy pojawiły się, jakby powiedział, łzy w oczach. Tak? No i okej, dobra, próbujemy. Podszedł do komputera, znalazł projekt, wziął próbny wydruk, zrobił. Okazało się, że super. Zgłosiliśmy się tam przez stronę do twórców jak gdyby tego projektu. Tak? No i się zaczęło. Następnego dnia, ku naszemu zdziwieniu, dostaliśmy telefon, że panowie są chętni, żeby nam dostarczyć dodatkowy materiał, bo na początku żeśmy ten materiał jak gdyby swój własny mieli. Spotkaliśmy się, dostaliśmy materiał, syn właśnie go odebrał. No, a później to już wszystko poszło lawinowo. Drukuję w domu, na drukarce. Na chwilę obecną wydruk jednej takiej części trwa 5,5 godziny. Drukarka podaje taki filament, czyli plastik, do dyszy, która jest nagrzana i się tam topi i układa warstwa po warstwie. Jakby sobie na komputerze przygotować projekt albo pobrać skądś. No, my jesteśmy bardzo pod wrażeniem, jesteśmy szczęśliwi, dumni. Syn od w sumie wczesnych lat już lubi pomagać, jest wrażliwy. Mi zdarzało się realizować projekty wolontariackie, gdzie syna zabierałem i razem żeśmy pewne rzeczy robili. Także myślę, że po prostu stąd ta pasja, chęć pomagania innym, no i uczestnictwa w różnego rodzaju projektach. Dziękuję serdecznie za uwagę. To już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa w programie Recepta na Zdrowie. Zapraszam niebawem na kolejny odcinek. Do zobaczenia.